Słuchajcie, zamiast jeździć po PKP Intercity, zdecydowanie wolałabym jeździć ich pociągami, no ale cóż, sami się podkładają. Kilka tygodni temu skasowali swoją świetną, chyba najbardziej popularną ofertę, a mianowicie tę związaną z biletami na weekend, bilet weekendowy i bilet weekendowy max, z której to oferty korzystało mnóstwo osób i pewnie wy, którzy oglądacie ten filmik, także kiedyś zwiedzaliście Polskę na bilecie weekendowym za 81 zł. W tym momencie tego biletu nie ma, PKP Intercity nie ma żadnego pomysłu na siebie, a Ministerstwo Infrastruktury nie robi nic, żeby zachęcać Polaków do korzystania z transportu zbiorowego, transportu kolejowego. Jednym słowem, skandal.